Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Kolejne głośniki na moim kanale, tym razem zestaw 2.0 marki Fenda, model R50. Cóż, tym razem nie głośniki Bluetooth, ale takie, które możecie sobie używać jako monitorów, postawicie sobie przy komputerze. Całkiem przyjemnie brzmiący zestaw, 2.0 tym razem, czyli mamy głośnik wysokotonowy i niskotonowy. Cóż, co o samym zestawie, jeżeli chodzi o jego parametry i wszystko, co się dowiadujemy. Zasadniczo wychodzi w prostym kartonie, więc nie pokazuję go wam, bo nie ma sensu. Dostajemy dwa głośniki, w jednym mamy wzmacniacz, drugi jest tylko i wyłącznie głośnikiem, który przetwarza nam dźwięk. Oczywiście w zestawie wszelkie kable połączeniowe, czyli kabel, z którym łączymy jeden głośnik z drugim. Oczywiście kabel zasilający podłączony jest już do naszego zestawu. Kabel, którym przesyłamy dźwięk, czyli liniowy. No i cóż, co odnośnie samych parametrów. Gdy sobie zobaczymy, jeżeli chodzi o moc tego samego zestawu, 2x31 W, więc całkiem przyjemnie. Oczywiście, powiedziałem wam, zestaw składa się, jest jakby dwudrożny, czyli mamy głośnik średnio-niskotonowy 5,25 cala, tweeter jednocalowy, całość impedancja, jeżeli chodzi, czyli ilość omów zestawu 4-ohmowe, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz, wymiary jednej kolumny to jest 17x21x31 cm i waga całego zestawu 6,2 kg. Oczywiście na głośnikach mamy maskownice, możemy sobie je bez problemu wyjąć. Całkiem fajnie, normalnie zrobione siateczka, więc widzicie, jak wyglądają nasze głośniczki. Średnio niskotonowy, wysokotonowa. Wszystko zasadniczo całkiem fajnie wygląda. Z tyłu obydwu głośników, jak widzicie, mamy w jednym wzmacniacz i wszystko, co z tym związane. Drugi jest wolny, ma tylko port, gdzie po prostu wypuszczamy kable. Jak widzicie, obudowy tych kolumn to są basrefleksowe z tunelami. W każdej mamy po jednym tunelu. No i cóż, przejdźmy jeszcze do kwestii, co mamy, jeżeli chodzi o kolumnę, w której mamy wzmacniacz. Mianowicie mamy włącznik wyłączania zasilania, kabel zasilający, wyjście na drugą kolumnę. Dwa wejścia, jedno jest cinczowe, drugie jest zwykłe na mini jack, więc liniowo możemy sobie tutaj podpiąć sygnał. Cóż, jak to wszystko brzmi? Jeszcze na kolumnie, której mamy zasilanie, mamy również sterowanie głośnością, wysokimi tonami, niskimi tonami. Całkiem fajne przyciski, nie przyciski, pokrętła. Wyglądają bardzo ładnie, mi się spodobały. Dobra, przejdźmy do tego, jak to wszystko brzmi. Dodać oczywiście jeszcze trzeba, że całość głośników jest zrobiona z drewna, bądź też sklejki. Niestety nie rozbierałem ich, więc nie byłem w stanie sprawdzić, ale wagowo widać, że, no, że tutaj jest trochę materiału w niej. Całość jest obita sztucznym materiałem imitującym coś a la skórę, więc takie standardowe czarne obicie do głośników. Wygląda to według mnie bardzo fajnie. No i cóż, jak to wszystko brzmi? Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli brzmienia. Powiem wam, że się zdziwiłem, gdyż przy tej cenie, którą możecie oczywiście znaleźć na dole w linkach pod filmem, myślałem, że nie będzie zbytnio to fajnie brzmiał ten zestaw. Oczywiście nie mamy tutaj subwoofera, więc sądziłem, że kwestia może być problem z tonami niskimi, ale jednak całość zestawu naprawdę wydała mi się bardzo, bardzo ciekawa. Cóż, przejdźmy do jakiegoś odsłuchu. Puścimy troszeczkę jakiejś muzyki, posłuchamy, zobaczymy, jak to wszystko brzmi. Kolumny mam podpięte do mojego smartfona Note 8, gdyż wchodzimy z wyjściem liniowym. Ustawione są na maksimum, korekcja mniej więcej basu i trebli na zero. Sprawdźmy przykładową głośność, jak cały ten zestaw maksymalnie głośno gra, więc wiadomo, w zależności od tego, jakie źródło podłączymy, ale w przypadku podłączenia smartfonu wygląda to tak, dajemy na maksa. Jak pewnie słyszycie, pomimo tego, że nie mamy tutaj subwoofera w tym zestawie, gdyż jest to zestaw 2.0, powiem wam, że brzmienie niskich tonów jest naprawdę przyjemne, fajne. Środek stonowany, słyszymy go. Góra nie jest taka bardzo pineskowa, ale całość zgrania zestawu wydaje mi się bardzo fajna. Jak na taki zestaw 2.0 w tej cenie, powiem wam, że naprawdę brzmi to bardzo ciekawie. Posłuchajmy jeszcze chwilę.
Trzeba oczywiście zauważyć to, że nawet przy najwyższych poziomach głośności oczywiście nie ma problemów tutaj z jakimiś przesterowaniami, trzaskami i tymi podobnymi rzeczami. Całość zestawu brzmi naprawdę bardzo fajnie i zgranie tych dwóch głośników, które tutaj mamy pomimo braku subwoofera, naprawdę powoduje to, że brzmienie całego zestawu jest całkiem przyjemne. Poszukajmy kolejny utwór. Zasadniczo jako głośniki do tego, do czego według mnie zostały stworzone, czyli podłączenia ich do laptopa z stacjonarnego komputera, ewentualnie jakiegokolwiek innego źródła dźwięków do nagłośnienia małego pomieszczenia, pokoju, nawet i salonu niedużego, myślę, że spokojnie do tego się nadają. Jakość i wygląd, jak dla mnie na najwyższym poziomie, szczególnie gałki, jeżeli chodzi o głośność, bardzo mnie urzekły, spodobało mi się to. Zestaw brzmi czysto, całość zgrania wszystkich tonów według mnie, czyli wysokie, niskie i średnie, dobrane jest bardzo fajnie. W tej cenie naprawdę nie ma czego zarzucić temu zestawowi. Brzmi tak, jak powinien brzmiać, czyli jak powinny brzmieć kolumny 2.0. Posłuchajcie jeszcze chwilę. Może jeszcze z jeden utwór. Znajdźmy coś innego. Zobaczmy, jak zabrzmi. Damy maksymalną głośność. Utwór dość dziwny, ale kolumny naprawdę sobie dają radę. Cóż, co można powiedzieć zasadniczo? Jak dla mnie, no jestem zdziwiony jakością tego zestawu. Spodobało mi się brzmienie, na pewno one zostaną ze mną na dłużej. Myślę, że będą spokojnie, fajnie współgrały z moim laptopem w miejscu, gdzie sobie pracuję, więc jako taki odsłuchy jak najbardziej na plus. Wykonanie naprawdę są ładne. Nie ma się naprawdę tutaj do czego, że tak powiem, przyczepić, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania tych głośników. I maskownice, i cała kolumna, wszystko jak najbardziej według mnie na najwyższym poziomie, więc zestaw naprawdę ciekawy. Co wy myślicie? Jak wam się spodobał tego typu zestaw? Oczywiście na przebitkach możecie zobaczyć wiele, wiele zdjęć tego zestawu, jak on wygląda z każdej strony. Według mnie naprawdę fajna i ciekawa propozycja. Cóż, macie jakieś pytania? Chcecie, żebym coś sprawdził odnośnie tego zestawu Fendi, czyli FND R50? Piszcie w komentarzach, chętnie wam pomogę, sprawdzę, jeżeli coś was interesuje. Oczywiście, jeżeli wam się film podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście łapka w górę zawsze się przydaje, pomaga w tym, żeby ten kanał cały czas się fajnie rozrastał, tak jak się rozrasta aktualnie dzięki wam, dzięki mojej pracy, więc ja się z tego bardzo cieszę. Na dole macie linki do moich społeczności, gdzie możecie zapytać mnie, dowiedzieć się coś bardziej prywatnie, jeżeli nie chcecie pisać w komentarzach tutaj pod Facebookiem, profil na platformie Patronite, gdzie możecie wesprzeć ten kanał. I cóż, myślę, że na takie pierwsze wstępny odsłuch, prezentację głośników Fendi R50 z mojej strony, myślę, że to tyle. Trzymajcie się ciepło, hej!